kochani, witam Was z powrotem na moim kanale w wyzwaniu, tym razem Matka na 100% w 100 dzieciakach. I jak widać po minie naszej pięknej Charlotte, zaczął się poród numer 3. Tak, zaczął się poród numer 3. W zasadzie to już jakiś czas temu się zaczął ten poród, tylko ja się tutaj wzięłam za remonty i pokażę Wam, bo jest co pokazywać, bo dość fajnie tutaj urządziłam. Nie mamy kompletnie praktycznie pieniędzy, bo chyba tam niewiele ponad 100 simoleonów. Bardzo tutaj tak przerobiłam domek, no bo już tak z myślą o przyszłych pokoleniach i przyszłych pociechach. Tak więc, a nie, to nawet przesadziłam, trochę zaniżyłam. 246, tak, 246. Dobra, słuchajcie, pokażę Wam, jak to wygląda z tej strony. Mam nadzieję, że mi się uda to ładnie zrobić. Jak zwykle nie włączyłam świateł, więc może włącz... A, wszystkie świece i chciałam wszystkie... Ups. I włącz... Wszystkie światła, dokładnie. Tak więc, znajdujemy się tutaj w takim troszeczkę bardziej odpicowanym salonie. Sztalugę dam tutaj pod drzwi. Tak, mamy schody na górę, zaraz do nieba schody są, tak? Za chwilkę tam też się wybierzemy. Tu dam jakieś parasole, bo to nigdy nie wiadomo, czasami pada. Tutaj nasze dziewczyny sobie już śpią. Znaczy już, jeszcze sobie śpią. Zmieniłam tutaj kolorystykę na taką bardziej neutralną. Dałam tutaj żółte ściany i troszeczkę takie, wiecie, bardziej uniwersalne kolory, bo to będzie pokój taki typowo dla toddlerów. Na razie nie mam pomysłu ani miejsca, gdzie go indziej dać. Więc no, w zależności od tego, czy będzie chłopiec, czy dziewczynka, albo i chłopiec, i dziewczynka, to no to takie bardziej uniwersalne kolory, a nie tylko takie różowe wszystko. Tutaj jest taki zarąbisty koń na biegunach i on działa, bo ja widziałam na YouTubie, on działa. I to jest naprawdę cudowne, on jest świetny, tak tutaj mi jakoś pasuje nawet, także toddlerki mogą się tutaj fajnie huśtać na nim i też on im coś daje tam chyba do poruszania się, czy no chyba do motoryki, do poruszania się dokładnie. Tutaj ten kącik tak został jak był, może tylko kolory trochę zmieniłam na też takie bardziej uniwersalne. Tutaj, kochani, zrobiłam taki mini salon, przedzielony takim czymś, taką ścianką, nie wiem jak to inaczej nazwać. Tutaj mamy tablicę korkową z naszymi ślicznymi dziewczętami, z Kylą i Tierrą, tak. Tutaj dałam, oto jakaś buteleczka jest, tutaj dałam ten gramofon taki, co mi się podoba z modów i tą kucharską książkę babci, tak. Odrobinę powiększyła się kuchnia, tak o jedną kratkę, to znowu z tym bęcem takim wywalonym tu jest. Mamy trochę większy stół, lepszą trochę lodówkę, no troszkę tutaj jednak zainwestowałam, bo naprawdę wycyskałam się z Charlotte do cna, za przeproszeniem, sorry, że takimi brzydkimi słowami, ale naprawdę tutaj z nią malowałam, jak i ile wlezie, ile, wiecie, jej na to siły pozwoliły, bo chciałam, żeby tutaj było po prostu tak miło, no. Dobra, kochani, zabiorę Was na górę, bo tam też jest całkiem ładnie. Okej, znajdujemy się na piętrze. Tu na razie nie ma nic, tylko jakieś lampki. Tu już tak rzutem na taśmę dałam jakieś kwiaty w wazonie, ale to tak za ostatnie grosze dosłownie. Tutaj co mamy? Tu na razie nie mamy za wiele, ale planuję, że stąd będzie się wchodzić do innych pomieszczeń. Mamy na razie jeden pokój, który chcę przeznaczyć na pokoik dla dziewczynek, jak już podrosną obie. I generalnie to będzie taki dziewczęcy, fajny pokój. Myślę, że każde kolejne damskie pokolenie tutaj się fajnie odnajdzie. I zobaczcie, jak on fajnie wygląda. No powiem Wam, że jestem zadowolona z tego, jak go urządziłam. Na tabie trochę tutaj jest mało miejsca, więc nie za dobrze tutaj widać, więc może po prostu zrobię normalną kamerę. O, dałam tutaj łóżeczko piętrowe, także dzieciaki będą mogły sobie fajnie tutaj funkcjonować i kłaść się spać. Tu jest ten stoliczek do rysowania. Dałam takie okno, fajne ono, chyba jest z modów, tak mi się wydaje. Tutaj w ogóle jest drugi pokój, o takich samych rozmiarach i też jest to okno, czyli jest taki półokrąg na dwa pokoje. Fajnie to wygląda według mnie.
Tak trochę jak na strychu, nie? W sumie. Tak troszeczkę na strychu. Tutaj mamy lustro, jakąś taką malutką szafeczkę na ubrania, bo to dzieci nie będą tutaj jakoś za bardzo z tego korzystały, no ale żeby to było. Jakiś misio tutaj jest. Są dwa biurka do odrabiania lekcji. Jakiś dywanik taki. O, ta lampka mi się bardzo podoba. I to też jest z modów. To jest jako taka niby huśtawka, ale na tym można normalnie sobie siedzieć. No, także dajcie znać koniecznie, jak Wam się podobają te moje powolne przeróbki tutaj w naszym rodzinnym domku. Mnie się całkiem podoba. Tutaj planuję dać jakiś pokój, albo właśnie taki dla taki neutralny, albo dla chłopca. No zobaczymy, co się następnego tutaj nam wykluje. Zaraz się dowiemy w zasadzie, bo chyba póki dziewczęta śpią, to my się kopniemy do szpitala. Co, Charlotte? Co ty sądzisz o tym? Myślę, że trzeba będzie się wybrać no, w szpitalu. Oczywiście, że dołączamy, nie zabieramy nikogo, jedziemy same. No i co? Idziemy się zarejestrować po raz kolejny. Zgłoś się w recepcji. Ja już tutaj sobie w trakcie wylosowałam liczbę, jak mam wylosować imię dla naszego dzieciaka. Jest to 8, także będę losowała 8 razy. Tak, znowu pani Christianson przyszła. Tak, znowu bez ojca. Dobra. Chodź no, chodź no. Idziesz? Idziesz, dobra. Znowu będziemy się tutaj bagowali na sali. Tak mi się coś widzi. Ale jestem ciekawa, czy będzie synek, czy córeczka, oby nie bliźniaki. Bo wiecie, co ja jej dałam? Ja jej kupiłam tę cechę. Czekajcie, gdzie to jest? Płodna. Z łatwością większą starają się o dziecko i mają większą szansę na bliźnięta lub trojaczki. Proszę was, żeby tylko nie trafiło się to nam teraz, bo będzie jakaś masakracja po prostu. No dobra. Co to będzie? Co to będzie? Czy to znowu będzie dziewczynka z blond włosami? Czekamy na baga. Będzie bag? Co ty, Szarzo? Co ci jest? Gorączka? Kurczę. Niedobrze. Z powodu pogody. Nie wiem czemu. Ej, nie baguje się nic, patrzcie. Aż normalnie jestem... Dziewczynka! Same baby będą w tym domu. Jeden wielki babiniec. Christianson. I imię razy 8. Dobra, jedziemy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, 8. Sylwia! Ale piękne, piękne imię. Dobra, teraz proszę, trzymajcie kciuki, żeby było tylko jedno. Jest tylko jedno. Super. Same baby. O, teraz się dopiero zbagowało. Przytulisz ją? Nie będziemy jej na razie postarzali, no bo ona ma się w swoim tempie. Chociaż już bym chętnie ją tutaj przebierała i zmieniała. Ojejku, jejku. No i mamy Sylwię, no. Mamy Sylwię. A, Sylwia jest córką Bjorna tutaj. Dlatego jest taka bledziutka. Jestem bardzo ciekawa, jak ona będzie wyglądała, bo on ma kompletnie takie inne rysy. Czemu ty się znowu przebierasz w to, skoro już się przebrałaś w tamto i... Przebierz się normalnie. Chodź do domu, chodź do domu już. Sylwia, Tierra i Skyla wracają ze żłobka. Same dziewczynki mamy, kurczę. Dobra, powieszę ten akt urodzenia Sylwii. Także momencik, damy go na razie tutaj. Ja go trochę pomniejszę i dam tutaj, o, podspód. No myślę, że tak z 30 może więcej się tutaj zmieści.
Z 30 się na pewno zmieści. Dobra, czy dziewczyny... Macie nową siostrę! Cieszycie się? Kurczę. Dobra, przytul ją. Nakarm piersią. Dziewczynki, jak się czujecie? Pokażcie mi się. No. Dobrze się czujecie. Chcę wam pokazać, jak to fajnie zdrzemnie się na koniku. Jeździ na koniku na biegunach. A ty możesz się pobawić tutaj w tym tunelu. Co ty, jesteś chora? Charlotte, co ty? Jest ładna pogoda, jest piękna, piękna jesień, chociaż trochę wieje. O, zobaczcie, jak to ekstra wygląda. Cudnie to wygląda, robimy foty. Robimy foty, bo tu trzeba robić pamiątki. Dobra. A w ogóle, jeśli chodzi o Skylę, to ona powinna mieć zaraz urodziny. I ona może już mieć urodziny. Zobaczcie, jakie ona ma ładne tutaj wszystkie poziomy tych umiejętności. I wydaje mi się, że ona zresztą ma urodziny dzisiaj. Tak, dzisiaj jest środa. Ona ma urodzinki dzisiaj. Także zaraz tutaj zrobimy coś fajnego do jedzenia, zrobimy torta. Nie wiem, czy tego jej tatę zapraszać. Może jak się ubierze, to może go zaprosimy. Dobra. Trzeba już zacząć myśleć o... Trzeba już zacząć myśleć o kolejnej ciąży. No dobrze, na razie mamy trójkę dzieci. Ale to mega wygląda. Super to wygląda. Dobra, później możesz przytulić Skylę i Tierrę. Obejmij czule. Możesz włączyć jakąś muzyczkę. O, fajnie ci rośnie ten poziom umiejętności wychowawczych. Włącz... A teraz nie jesteś w ciąży, więc możesz włączyć muzykę dla dzieci. Zmień głośność na wysoką. Dobra. I myślę, że zrobimy urodzinki. Więc ja bym tutaj... O właśnie, ja bym chciała tego... wyrzucić zepsute jedzenie przede wszystkim. Ale chciałabym zrobić ten tort, jak będę mogła oczywiście. Mam nadzieję, że tak. Chciałabym zrobić ten... Tak, ten tort taki fajny, urodzinowy. No dobra. Zwiedzasz swój przyszły pokój? Przytul! Przytul, przytul! A ty możesz sobie tutaj... Z tego korzystać nie możesz? Ale możesz się bawić! Właśnie, to dziecko możesz tutaj bujać. Zapomniałam o tym zupełnie. Co ci jest, Charlotte? Co, ty chora jesteś? Tak, ona się chyba będzie mogła bujać tutaj. Tu nic nie możesz zrobić, ale możesz... No nie wiem, rób na razie co tam chcesz. Ale to super wygląda! Ale cudnie jej się rozwija ta... jej się rozwija... A, poruszanie się też jej się rozwija, super! Ale to jest świetne! Ekstra sachuśtawka. Ciekawe, czy... czekajcie, bo ja chyba zrobiłam, bo ja mam te reshady. I nie wiem, czy zrobiłam dobrym klawiszem zdjęcie. Ten plombow się tutaj odbija w tym, no nieważne. Dobra, już zrobiłam, ok. Ty, Skyla, możesz się pobawić tutaj z... Uderz, czemu? Koniki są niesamowite, to prawda. Możesz sobie później potańczyć. Fajny, fajny odcinek. Dobrze mi się tutaj gra, bo tu jest tak, taka kolorystyka... tak po mojemu jest. Ja lubię tak. W domu tak nie mam, ale w Simsach tak lubię.
Ale to wygląda super! Genialnie, jeszcze z tą myszką Miki. W ogóle może by się przebrała w coś innego. Wiesz co, możesz sobie w sumie popłakać, bo to jest też to kontrolowanie emocji. Tylko ja cię chcę przebrać w ten normalny taki strój codzienny. No dokładnie. Ciebie też przebiorę. O, w ten. No dobra, rób torta, rób torta. Zaraz tu będziemy postarzać naszą pierworodną. Super to jest. No, wypłacz się malutka, będzie ci o wiele lepiej, tak myślę. Możesz potem sobie pójść na konika. Szybkie randki. Nie, wiesz co, no nie, teraz każdy będzie do nas dzwonił. Tak coś się obawiam. Te dzieci bardzo tak mocno odczuwają, jak ktoś im zrobi przykrość. One potem bardzo długo to przeżywają. Niestety nie da się z tym nic zrobić, no muszą się wyrzeć na czymś albo się popłakać, no innego wyjścia nie widzę. Dobra, rób torta, Charlotte. Ale super to jest! To jest tak genialne. Zastanawiam się, czy tutaj nie dać kolejnej takiej huśtawki. Co sądzicie? Na razie chyba mnie nie stać, ale... Kogo tam? A my cię nie znamy, wiesz? To nie wiem, skąd ty masz mój telefon. Ale super! Wpadnij w szał. A da się to zrobić stąd? Tak, no możesz. Jak ci to pomoże, to proszę cię uprzejmie. Czasem trzeba, no. Każdy ma emocje, nie? Dziecko inaczej tego nie wyrazi. Dobra. Skyla, czas na twoje urodzinki, słuchaj. Postaw świeczki urodzinowe. Wiesz co, ja ci kupię zaraz lekarstwo, tylko ten. Najpierw postarzymy twoją córkę. No come on, come on. Jak u ciebie z umiejętnościami Tierra jest w ogóle? Pokaż mi. 3, 3, 4, 3, 3. A, no to jeszcze to musisz sobie podbić, ale generalnie te dzieci się szybko uczą. To nie jest takie ciężkie, żeby im to podbijać. Dobra. Ty się tutaj bawisz. No okej, to w takim razie... Nie, nie bawimy się teraz lalkami. Tylko... Pomóż zdmuchnąć świeczki naszej Skyli. Tak, jeszcze tylko sprawdzę w powiadomieniach, czy się nie pomyliłam czasami. Boże, ile tego jest. Tak, tak, to jest to. Starsi i mądrzejsi, tak, to jest dokładnie to. No dobra, no to pomóż zdmuchnąć świeczki naszej Skyli. Weź naszą malutką dziewczynkę. A ty co robisz? Okej, wyobraźnię sobie ćwiczysz. No spoko. No ciekawa jestem. Dobra, trzeba robić zdjęcia. Jaki zezik jej się zrobił w ogóle. Bardzo, bardzo lubię te animacje z tymi dzieciakami. To jest tak urocze i cudne. Uda mi się trochę nie uchwycić tego kryształu, bo nie chcę mi się tego kodu wpisywać. Dobra, mam. No okej. Oj, Charlotte, coś się przeziębiłaś mi, dziewczyno. Ta muzyczka taka fajna. Też idziesz na dwór się postarzyć? No dobrze, dobrze, jak tak chcesz.
Okrążysz cały dom, czy tutaj staniesz sobie? O, tatuś twój przyszedł. Tatuś mógłby się ubrać. Kurczę, jeszcze nie mam kiedy zmienić strojów tym simom. Ja jeszcze tylko podejrzę twojego tatę. Tak, to jest rangi. I rangi już sobie przypominam, jakie on miał cechy. Klubowicz, mistrz parkietu i geniusz. Dobra, to będzie mi potrzebne do wylosowania cech dla naszej Skyli. Klubowicz, mistrz parkietu i geniusz. Tak. Ciężko u mnie z dykcją jest ostatnio. Gdzie ty dreptasz? Gdzie ty mi dreptasz tutaj za dom sam? Za dom sam. No. Boże, ona wygląda jak chłopak. Matko kochana. Wygląda jak chłopak, Boże, ale nie no, zobaczymy ją w kasie. No, na razie się nie zrażam. Zobaczę, jak będzie wyglądała z bliska. Dobra, ja was na chwilkę zostawiam. Muszę sobie wygenerować jej cechy. Także za chwilę się słyszymy z powrotem. Dobra, jestem z wami z powrotem. Troszeczkę czasu to trwało, bo ten generator tam generuje jedną cechę tylko, co trochę jest głupie. Jak znacie jakiś inny generator, co generuje wszystkie trzy, to będę wam bardzo wdzięczna za podpowiedź, bo musiałam tam to losować trzy razy. Myślałam, że to losuje wszystkie trzy cechy. No ale w każdym razie jej aspiracją to być duszą towarzystwa. Chce rozmawiać ze wszystkimi i zdobywać przyjaciół. Jest geniuszem, klubowiczką, czyli chciałaby należeć do jakiejś pewnie szkolnej paczki, tak myślę, i jest kreatywna. No to tak ma idealnie po rodzicach. Dobra. Pokaż nosie. Może ty wyglądasz jak chłopak Skyles, w ogóle nie jest podobna do siebie, jak była mała. Ojeju, ojeju, ojeju. Co, ty też jesteś chora? A, odwodniona. Boże święty. Dobra, wchodzę do kasa i zaraz się z wami widzę na miejscu. O. No powiem wam, że nie spodziewałam się. Nie spodziewałam się, że taka chłopczyca się tutaj z niej wylosuje. Ale ma fajnie tak blisko osadzone oczy po tacie. Zdecydowanie. No dobra, to teraz bierzemy się do mojej ulubionej czynności, czyli metamorfozy. Okej, kochani, skończyłam. Powiem wam, że zmieniłam ją praktycznie nie do poznania, bo to, co ona miała na sobie wylosowane przez tą grę, to po prostu jakiś koszmar był, naprawdę. Na takiego chłopaka ją gra zrobiła, że to aż ciężko mi uwierzyć.
Ale już wszystko jest na miejscu, że tak powiem. Już wygląda fajnie. Wiecie co? Zostawiłam jej tą fryzurę. Bo ona jest kreatywna. Ja myślę, że do niej taka fryzurka pasuje. Bardzo fajnie wygląda i fajnie, że ta fryzura nie jest tylko dla malutkich dzieci, tylko też dla starszaków już. No myślę, że o wiele lepiej wygląda. Są taką grzywą, taką fajną. Ma takie gęste włosy po mamie, nie? Myślę, że wszystkie dzieci takie będą miały. Fajnie wygląda. I też oczywiście taka kolorystyka pastelowo-różowo-fioletowa musi być, trochę niebieska. Takie fajne przetarte dżinsy i sweterek. To jest na co dzień. Tak wygląda w stroju oficjalnym. Cała na biało, prawie, oprócz rajtus. Oj, tak wygląda na sportowo. O właśnie. Tak wygląda do snu. Tak wygląda na imprezę. Uważam, że słodko i bardzo tak fajnie. Tak wygląda do pływania. Na gorącą pogodę i na zimną pogodę. W takich fajnych pastelowych tutaj odcieniach. No dobra, wracamy do gry. Dobra, kochana, ja myślę, że kurczę, ty dalej będziesz... No jejku, dzieci są biedne jednak, no naprawdę. Możesz to posprzątać, a ja myślę, że tutaj zawołasz na posiłek. Jeśli można oczywiście. Tak, zawołaj na posiłek. No dobra, tu mamy pierwszego starszaka. Nie, bądź smutna, proszę cię. Ty naprawdę mógłbyś się ubrać w końcu. Ojejku, jejku, ale tu się będzie działo. Przyciszę trochę tą muzykę. Same dziewczyny. Jak na zdrowie, Skyla chciałam powiedzieć. Teraz Stella chciałam powiedzieć. Jak ty masz na imię? Charlotte. Chodź, usiądziesz sobie. Nie, z tobą nie chciałam się częściej spotykać, bo ja cię nie znam, kobieto. Dobra, kto tam do nas znowu wyzwania? Nie, nie chcę. Dziękuję ci serdecznie. Przeproś? Za co? Za co ty masz żal do mamy? Nie wiem, wiecie, kurczę, szkoda, że nie piszą. To jest ogromna szkoda, bo nie wiem, co się takiego stało. No ale relacje takie są często zagmatwane, niestety. Rozmawiaj o świętowaniu. Ta też jest smutna. Boże, smutne te dzieci są takie. Ja nie wiem, co się tutaj dzieje, no. Co ty robisz, kobieto? Kim ty w ogóle jesteś? Czy my cię znamy? Idź do domu. W ogóle kto cię tutaj wpuścił? Idź do domu, bardzo ciebie proszę. Co ty robisz, kobieto, tutaj przy naszym dziecku? Idźże do tego domu. Się wpierniczyła tutaj jakaś baba, no. Primbo No nic nie poradzę na to, że te dzieci są takie smutne, no. A, ja ci miałam kupić to lekarstwo. Dobra. To jest chyba z tego. Lekarstwo na chorobę, no. Dziewczyno, mogłabyś iść do domu? Bardzo ciebie proszę. Idź do domu. Błagam cię. No to właśnie idź na serial, bo ci sezon minie. Serio jesteś? Wiesz co, weź się opanuj przy dzieciach. No naprawdę takie zachowania masz, że nie wiem. Dobra, wiesz co? Skyle, pobaw się ze swoją małą siostrzeczką. Zapytaj, jak minął jej dzień. O matko, naprawdę jesteś zbyt smutna? Proszę cię.
Właśnie byście się pobawiły, to by wam się poprawił humor. Pobaw się z nią lalkami. Dobra, Charlotte, będziesz mogła sobie tutaj... Znaczy, to odłożymy. To odłóż. I sobie tak, ogarnij siebie w ogóle. Skorzystaj. Dziewczyny sobie tutaj spokojnie poradzą. Póki malutka tutaj Sylwia... Ja nie zapamiętam tych imion. Nie ma w ogóle szans. Możesz sobie wziąć zimny prysznic zdecydowanie. Weź się trochę tutaj ogarnij. I namaluj jakiś obraz, bo przecież no naprawdę, możesz pejzaż sobie namalować. Naprawdę nie mamy kasy. Dziewczyny sobie tutaj na spokojnie poradzą. Możesz sobie się pobawić telefonem z siostrą, także spoko. Dobra, już do roboty. No, come on. Oj, czasem naprawdę trzeba tutaj reset. Jeszcze raz. Co miałaś zrobić? Miałaś to odłożyć. Miałaś tutaj posprzątać. Skorzystaj sobie i weź zimny prysznic, a potem namalujesz portret. O. A i dzieci takie starsze można postarzyć dopiero jak będą miały szóstkę w szkole, nie? Ty się z nią bawisz, czy... A nie, miałeś z nią rozmawiać. No dobra. No i tak to nam się rodzinka tworzy już powoli. Co ty masz za grzyba tutaj, Charlotte? Skąd ty masz tego grzyba w ogóle? O, super. Bardzo się cieszę. Ale fajnie. Ekstra to wygląda. Zapytaj jej, jak minął dzień. Obejmij czule. Rób zabawne miny. Ja bym chciała tutaj, żeby te relacje były takie bardzo fajne i przyjazne. No jejku, super. Super to wygląda. To jest takie właśnie fajne obserwować, jak te dzieciaki dorastają. Ekstra. Super to wygląda. Jak ty się, Tierra, czujesz? A, ty jesteś, że tak powiem, z pełnym pęcherzem, więc możesz jak najbardziej poprosić tutaj... A możesz... Aha, ty nie możesz jej pomóc. Wiesz co, a ty możesz jej pomóc, czy nie? Nie, niestety nie. Dobra. To wiesz co, Charlotte, zaraz sobie to namalujesz, tylko ja bym chciała, żebyś jej pomogła z tym nocnikiem. To na razie daj spokój z tym obrazem sobie. Dobra, ty idź się ku pierwsza, bo tobie to szybciej zajmie. A ty też możesz na tym jeździć, super. Wiem, Charlotte, że jesteś zmęczona, no. Nic ci nie poradzę. Dobra. O, jejku, jejku. I zaczyna się. Pewnie nakarm. Pewnie chodzi o to, że jest głodna. Tak mi się wydaje. Też to fajnie wygląda, tylko ona ma już dłuższe nogi, więc i tak podkurcza śmiesznie. No, o to chodziło. A w co ty się tu przebrałaś? Przepraszam bardzo. Jest tak gorąco?
Faktycznie jest gorąco. A ty idziesz na dwór? Co będziesz robić z koszem na śmieci? Bawić się w koszu na śmieci będziesz? No okej, okay. Jak tak bardzo chcesz, to proszę cię uprzejmie. Masz prawo. No, jak najbardziej, że lubi radio dla dzieci. W końcu jest dzieckiem. Charlotte, ty miałaś namalować jeszcze trochę obrazów. Proszę cię, bo naprawdę nie mamy kasy. Naprawdę. A ty już się wysiusiałaś, tak? Naprawdę sama z siebie będziesz robić lekcję? No, jestem pod wrażeniem. Sia, 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 sia. Tak, piękna piosenka. Nie no, zdecydowanie lepiej wygląda niż w tym kasie na początku. Przecież to po prostu wyglądało strasznie. Maluchu, idź już sobie spać, bo jest kurczę w pół do drugiej w zasadzie w nocy. No, Skyla, jestem po prostu pod wrażeniem tego, że sama idziesz odrabiać lekcje, naprawdę. Ale fajnie, że już są starsze dzieci tutaj, bo będą się też opiekować tymi młodszymi i to też jest super. To mi się bardzo podoba. A jak zrobisz lekcję, to może się utulić do snu? Tylko ona już będzie sobie spała? Nie, możesz tylko obudzić, chyba, nie? Więcej opcji. Tak, możesz tylko ją obudzić. No to nie. Gdzie ty, Charlotte? Nie, 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 nie. Proszę mi sprzedać obraz. Wiem, że jesteś zmęczona, ale pomóż jeszcze przy tym odrabianiu lekcji. Bo to też jest istotne. A to będziesz stała tak, czy możesz usiąść nad nią? Właśnie, miałam tutaj włączyć to automatyczne. Wszystkie światła, dokładnie. No, bardzo się przyjaźnią. Super. Lubię takie informacje. Brawo! Pięknie! Jesteś bardzo dobrą uczennicą. Jeszcze do szkoły nawet nie poszłaś. Możesz się przytulić. No to przeproś się po raz kolejny, bo... Okaż miłość. Gdzie to było? To obejmij czule. Dobra. I już dziewczyny mogą się kłaść spać, tak myślę. Powoli. Fajnie. Możesz sobie iść. A ty masz możliwość przydzielenia łóżka? Tak. Czytaj pod kołdrą, ale super. Nie widziałam tego jeszcze. Zaraz sobie to zobaczymy. Dobra. Jeszcze na koniec przed snem przytulisz Sylwię i idziesz spać. Dobra, dziewczyny, dosyć już tych pogaduch. Wszystkie świece. Wyłączamy i czas na sen, naprawdę. A nie przytulisz się już, będę już zasnęła. No dobra. To Charlotte idzie spać, a ty idziesz sobie trochę poczytać. Fajny jest ten pokój, podoba mi się. Idziesz, Lulu? Idziesz. No dobra. Jestem ciekawa, jak to wygląda, bo ja tego nie widziałam jeszcze. Aha. Pewnie z latarką tam siedzi. Dobra, kochani, ja ją położę już spać, żeby ona sobie już tutaj spała, bo ona jutro ma do szkoły w sumie za ile? Za 5 godzin. No to musi się wyspać. Dobra, dajcie znać, jak wam się podobał ten odcinek, jak się wam podoba już bardziej dojrzała Skyla. No i kurczę, mamy po prostu sam babiniec tutaj. Widzę, że malutka zaczyna płakać. Dobra, zmywam się w takim razie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa, pa.